drogi nam księżyń w Głacie, drodzy współbracia w kapłaństwie, drodzy pielgrzymi, chorzy i zdrowi. Jak co roku przychodzimy tutaj na to święte wzgórze do Matki Bożej Tuchowskiej. Jak do domu rodzinnego, by porozmawiać, by nabrać sił, by się razem po prostu ucieszyć. Przyszliśmy o własnych siłach, albo nas tu przywieziono. Przyszliśmy jedząc śniadanie, czy zjadłszy śniadanie, i może było tak, że ważniejsze od tego śniadania były leki, któreśmy musieli zjeść. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani moi, nie mam absolutnie najmniejszej wątpliwości, że wasza obecność i wasze świadectwo są jakże istotne. Bo drodzy siostry i bracia, nadeszły takie czasy i będą tylko gorsze, kiedy człowiek coraz mniej radzi sobie z cierpieniem, kiedy człowiek zatraca poczucie sensu. Widziałem różne dramaty w swoim życiu. Byłem świadkiem niektórych z nich, ale coś, co mnie przeraziło, to był reportaż. Reportaż był z telewizji belgijskiej, robiony przez telewizję belgijską. Wyobraźcie sobie dom opieki. Piękny, czysty, zadbany, jasny, ładne pokoje. A tam pani, która miała lat 70 kilka. Można by powiedzieć, może nie okaz zdrowia, ale sprawna, nie wymagająca jakiejś pilnej potrzeby lekarskiej. I w pewnym momencie ta pani zdecydowała, że koniec mojego życia. Po prostu. Procedury proste, a później ostatni moment jej życia. Wiecie, jak wygląda sok pomarańczowy. To wyobraźcie sobie mniejszą buteleczkę soku pomarańczowego. I jest pokój, przyjechała jakaś pani z rodziny dalszej. Lekarz jej wytłumaczył. Pani to wypije. Będzie pani senna. Pani się położy i pani się nie obudzi. I wygląda to, drodzy siostry i bracia, jak rzecz, która jest nierzeczywista. Jak coś, co jest science fiction. No i wypiła. I po chwili mówi, rzeczywiście połóżcie mnie na łóżku, chce mi się spać. Położyli ją. Po 3 minutach lekarz stwierdził skąd. Mam przed sobą, drodzy siostry i bracia, ciekawe pismo. Liczba wykonanych w Holandii eutanazji jeszcze nigdy nie była tak wysoka. Szacuje się, że obecny rok, to jest rok, tu mowa o roku 2017, będzie rekordowy i zakończy się wynikiem 7 tysięcy zabiegów, zgonów, samobójstw, powiedzmy to otwarcie. Co to znaczy 7 tysięcy? Że mniej więcej każdego roku w Holandii ginie, popełnia samobójstwo jeden Tuchów. I wszystko wskazuje na to, że ten proces będzie wzrastał. Ten temat przestał być tematem tabu. Jak podkreślają badacze z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie, za wzrost zainteresowania zabiegiem może odpowiadać kilka czynników. Po pierwsze, Holendrzy chcą sami decydować o sobie, w jaki sposób umrą. Po drugie zaś, starzejące się aktualnie pokolenie wydaje się coraz bardziej liberalne i, co najważniejsze, mniej religijne. Siostry i bracia, jeden ze współczesnych myślicieli powiedział tak. Gdy rzeka wyschnie, umierają drzewa, umiera trawa, umierają uprawy. Gdy umiera wiara, umiera nadzieja i człowiek staje się bezradny wobec cierpienia,
Eutanazja jest wykazem tej bezradności. Jest wykazem tej bezradności, a my tu, drodzy siostry i bracia, przychodzimy nie jako ludzie załamani, ale jako ludzie, którzy mają odwagę spojrzeć inaczej na tę rzeczywistość. I mam tę wielką nadzieję, że to, co będę mówił, nie potraktujecie jako po prostu kazanie, bo powiedzieć coś trzeba. Taka jest tradycja. Bo, drodzy siostry i bracia, w każdym praktycznie życiu będzie ten wymiar. Wymiar cierpienia. Doszliśmy, drodzy siostry i bracia, do absurdu. Kiedy ludzie zaczynają tak mocno bać się cierpienia, że popełniają samobójstwa. Powiem więcej. Znam taki przypadek. Przypadek nie z Holandii czy Belgii, ale przypadek z Dolnego Śląska. Że ktoś tak bardzo chciał sobie odebrać życie, że nawet zrobił podwójny sznur i podwójny węzeł, by się tamten jeden nie rozerwał. Doszliśmy do pewnej mentalnej ściany. A my, drodzy siostry i bracia, u Matki Bożej nad tym temacie zastanawiamy. Towarzyszy nam ojciec Bernard Łubieński. Człowiek, który do Tuchowa przyszedł o lasce. Człowiek ogromnie zdolny. Sługa Boży. Człowiek, który tutaj mówił kazania, spowiadał. Człowiek, który doświadczył cierpienia w zdecydowanej części swego życia. Można powiedzieć tak, obrazowo. Kiedy otrzymywał święcenia kapłańskie, w komplecie dostał reumatyzm. A kiedy miał 40 kilka lat, dostał od Pana Boga w prezencie laskę. I przyszedł, można by powiedzieć, o lasce do Tuchowa. I mamy, drodzy siostry i bracia, te dwa jakże ważne wymiary. Kochani moi, kiedy sięgniemy do Pisma Świętego, zauważamy dwie rzeczy. Były takie sytuacje, kiedy ktoś przyszedł do Boga i prosił o cud i go otrzymał. Córka Jaira, sługa setnika i tak dalej, i tak dalej. Trudno jest nam uwierzyć w to, że Bóg, w którego wierzymy, nie jest Bogiem historii. Trudno jest nam uwierzyć w to, że Bóg jednak jest tu i teraz. Ten sam Bóg, ta sama Matka Najświętsza. I tak jak kiedyś, tak i teraz czyni cuda, uzdrawia, leczy, podnosi. Ale też pamiętajmy, drodzy siostry i bracia, na czym mi ogromnie zależy spojrzenie Boga na cierpienie jest często jakże inne niż nasze spojrzenie. Mamy, drodzy siostry i bracia, dobrego znajomego. Ojca Bernarda i siostry i bracia, proszę was, wasze modlitwy zanoście przez jego wstawiennictwo. 140 kilometrów stąd. Kilka lat temu. Jeden z lekarzy naprawdę uwierzył. Lekarz, który doskonale wie, jak wygląda logika zdrowia i jak wygląda logika cierpienia. I ten lekarz, który miał dwójkę dzieci, żonę w średnim wieku, on był ten lekarz, któremu koledzy powiedzieli: słuchaj, pozostało cię kilka tygodni nie leżenia. Twoje życie od tej pory będzie po prostu w łóżku. Prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Wierzycie w to? On do swojego kościoła parafialnego
takiego, można by powiedzieć, prostego kościoła poszedł z taką właśnie wiarą. Boże, przecież nie mogę reszty życia spędzić w łóżku. Co będzie z dziećmi? Co będzie z żoną? I wyobraźcie sobie, wychodził z kościoła z tym przekonaniem: Boże, jutro proszę, abym wstał zdrowy. Nie kiedyś, jutro rano do pracy trzeba jechać. Siostry i bracia, jak powiedział, tak zrobił. Tam, gdzie Bóg widzi wiarę, tam przychodzi Bóg Wszechmocny. Rano stało się tak, jak powiedział Bogu. A później proces w Watykanie, a później kanonizacja jednego ze świętych. Siostry i bracia, ale będą też takie sytuacje, kiedy zdawać się wam będzie, że Bóg nie wysłuchał. Widziałem ludzi, którzy doznali cudu. Rozmawiałem z nimi, ale w większości spotykałem takich, którzy mówili, odnoszę wrażenie, że Bóg moich słów nie słucha. Ojciec Bernard Łubieński, człowiek tak ogromnie dynamiczny, człowiek, który na przełomie XIX i XX wieku uczynił tak wiele w polskim kościele, który sprowadził do Polski ponad 70 obrazów z Rzymu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Trzy z tych obrazów zostały uznane przez Kościół za cudowne. Przed żadnym z nich nie został uzdrowiony. Ale powiedział, kiedy modliłem się, gdzieś w głębi duszy mówił Bóg, to nie jest najważniejsze, abyś był sprawny. To nie jest najważniejsze, abyś był sprawny. I przeszedł przez życie z laską w ręku. I wszystkie portrety, które są, to są właśnie takie. I był to człowiek, który był nieprzytomny ponad miesiąc. Był to człowiek częściowo sparaliżowany. I gdyby nie kuracje w Baden-Baden, pewnie pozostałby w łóżku. Bo siostry i bracia, muszę przytoczyć ciekawą, może trochę zabawną sytuację, która miała miejsce w jednym ze szpitali w Krakowie w zeszłym roku. Przywieziono panią, starsza pani. Stwierdzono u niej chorobę nieuleczalną, ale nie taką, że się od razu tam po miesiącu umiera. Można z nią trochę żyć. Owszem, życie skróci, ale może nie jutro. Kiedy jej powiedzieli, lekarze, przyjęła to z radością. Po prostu. A jednocześnie osoba głęboko wierząca. Po kilku dniach lekarz, który prowadził ją, idzie sobie korytarzem i widzi, a ta pani spakowana, ubrana, dokąd idzie. Dokąd pani zmierza? Do domu. Pani chyba zwariowała. I on mówi do pana doktora tak: panie doktorze, ja jestem osobą wierzącą. Modliłam się do jednego ze świętych. W zeszłej nocy mi się przyśnił. I powiedział mi tak: nie musisz być zdrowa, żeby być szczęśliwa. Nie wiem, sen to czy nie sen, nieważne, ale jakże mądre zdanie. Nie musisz być zdrowa, żeby być szczęśliwa. To co tu będę robić? Idę do domu. Żyje, ma się dobrze. I siostry i bracia, ostatnia część tego kazania, pewnie najtrudniejsza. Widziałem niedawno obraz Pana Jezusa namalowany na podstawie całunu turyńskiego. A więc tam na tym obrazie cała postać
zaznaczone były wszystkie rany. Drodzy moi, kiedy się na to popatrzy, to jest niesamowite. Ileż Chrystus cierpiał. I najtrudniejsza prawda naszego życia jest taka. Cierpienie nie jest zemstą Boga. Cierpienie nie jest chęcią zniszczenia człowieka. Cierpienie jest przyjaznym gestem Boga w stosunku do człowieka. Zobaczcie, jak to brzmi. Jest przyjaznym gestem, bo Bóg odkupił nas przez cierpienie. Trudno nam tu, ludziom żyjącym tu i teraz, to zrozumieć. Ale to oznacza, że cierpienie w oczach Boga ma wartość. I tak, jak dajesz komuś rzeczy cenne, bo mu ufasz, tak niejednokrotnie jest z Bogiem. Jest tak samo. Cierpienie jest darem. Darem dlatego, że Bóg ufa człowiekowi. Kiedy więc będzie trudno, kiedy więc będzie naprawdę trudno albo dramatycznie, miej tę świadomość, że w twoim życiu także, jak w życiu Chrystusa, dokonuje się rzecz wielka. Niesprawność fizyczna i niezdrowie są najważniejsze. Ale ważne jest to, abyśmy w chwilach najtrudniejszych, jak Chrystus w Ogrodzie Oliwnym: Panie Jezu, ja tego nie rozumiem. Panie Jezu, to jest dla mnie trudne, ale skoro Ty dajesz, przyjmuję. I wtedy, drodzy siostry i bracia, jak mawiał święty Paweł, cierpienia nasze złączymy z cierpieniem Chrystusa. Świat, kiedy dzisiaj zapomniał o Bogu, zapomniał o tej logice i cierpienia się boi. Proszę was, aby to spojrzenie na cierpienie, o którym mówiłem dzisiaj, było wam bliskie, bo ono jest prawdziwe. Amen.